Dostałem ostatnio od was pytanie o zeba, a mianowicie. Szymon, wiele lat temu ktoś mi powiedział, że czarna sierść zebry nagrzewa się na słońcu, a biała pozostaje chłodna. W ten sposób pojawia się różnica temperatur, co prowadzi do konwekcyjnego przepływu powietrza i w skrócie chłodzi zwierzę. Czy tak jest w rzeczywistości z zebą? Może nie do końca z zebą, ale z zebrą już odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Mianowicie paski u zebr prawdopodobnie pełnią więcej niż jedną rolę, a według najbardziej rozpowszechnionej historii pierwszą i najważniejszą rolą jest kamuflaż i odstraszanie owadów. Susan Akeson i jej koledzy z Uniwersytetu w Lund w Szwecji zasugerowali, że ciemna sierść zwierząt w dużym stopniu polaryzuje światło, co sprawia, że zwierzęta o jednolitym, ciemnym ubarwieniu stanowią łakomy kąsek dla owadów. Światło odbite od jasnych pasków zebry nie jest liniowo spolaryzowane, przez co owadom trudniej jest dostrzec zwierzę. Inni naukowcy popierają tę hipotezę. Istnieje teoria, że częstotliwość występowania wzorów na skórze zwierząt rośnie wraz ze wzrostem populacji owadów gryzących. Zasugerowano również, że u zwierząt ewoluujących w obszarach, gdzie żyją muchy CC, z czasem pojawiają się paski. Inna sugestia, pomijając ten domniemany chłodzący charakter, jest taka, że paski stanowią coś w rodzaju kodu kreskowego, pozwalającego zweryfikować, czy to jest moja mamusia, czy to jest moje dziecko, czy to jest mój tata, czy nie. Paski również zapewniają zebrom kamuflaż. Zebry są najbardziej narażone na atak drapieżnika przy wodopoju. Jeśli jednak zaspokajają pragnienie w półmroku, ich paski zlewają się, dając wrażenie szarości. Dodatkowo, hipoteza o kamuflażu wspiera fakt, że lwy wykazują częściową ślepotę barw, nie postrzegając kontrastu między zebrami a ich właśnie otoczeniem na sawannie w ten sam sposób co my. W biegnącym stadzie zebr ich pasiasta sierść sprawia, że lwom trudniej jest rozróżnić pojedyncze osobniki, przez co nie atakują. Ale dostaję też inne pytania, na przykład o to, dlaczego skoro i ryba ma oko, i człowiek ma oko, to dlaczego ludzie nie widzą pod wodą tak dobrze jak ryby? I odpowiedź to optyka, a raczej zjawisko odbicia światła. No bo aby światło odbite od jakiegoś obiektu mogło zostać odebrane jako coś więcej niż przyćmione, rozmyte, tak jak mamy to pod wodą, oświetlenie, no to musi dojść do jego skupienia na wrażliwej na światło siatkówce, umiejscowionej właśnie w tylnej części oka. Dlatego, aby utworzyć obraz, promienie wchodzące w skład rozbieżnej wiązki światła, która trafia do oka, muszą zostać ugięte albo załamane w różnym stopniu. A światło ulega załamaniu, kiedy pada pod kątem mniejszym od kąta granicznego, tak zwanego kąta Brewstera. I na granicy dwóch ośrodków o różnych współczynnikach załamania. Inne ma szkło, inne ma powietrze, inne ma woda. U kręgowców lądowych światło zostaje załamane przede wszystkim przez zakrzywioną powierzchnię rogówki, przy której współczynnik załamania światła jest znacznie wyższy niż współczynnik załamania się światła w powietrzu. Co się dzieje pod wodą? No pod wodą rogówka staje się nieefektywna, gdyż jej współczynnik załamania jest zbliżony do współczynnika załamania wody. Bardzo mocno zbliżony. Podwodny świat wydaje się rozmyty, ponieważ światło załamane w ten sposób skupiłoby się dopiero daleko za siatkówką, tak jak u dalekowidzów. Oczywiście inaczej jest w przypadku zwierząt żyjących pod wodą. W przeciwnym razie nie miałyby one zbytniego pożytku ze swoich oczu. Zwierzęta takie jak ryby, głowonogi i ssaki wodne radzą sobie z utratą zdolności skupiającej rogówki pod wodą w ten sposób, że ich soczewki znacznie silniej załamują światło inaczej niż u człowieka. Tak więc następnym razem jedząc rybę, spójrz jej prosto w oczy i zobacz, czym się różni od naszego. No ona ma taki kształt kulki, co nie? Wojtek 2115 napisał do mnie: Szymon, dlaczego kozły tak śmierdzą, a kozice nie? No bo jest różnica, to samce kóz brzydko pachną. I te kozły w ten sposób komunikują dla samic, że są płodne i że są dobrym kawalerem do wzięcia. To tak jakbyście się wyperfumowali Coco Chanel, tylko że skupy. Wpływa to na to, że wywęszą ci jakieś drapieżniki, ale dla kozłów rozmnażanie się jest ważniejsze. Tak samo jak dla pszczółek ważniejszy jest miód i Marysia mi tutaj napisała: Szymon, co by się stało, gdyby ludzie przestali wybierać miód z uli? W jaki sposób wpłynęłoby to na pszczoły? Pszczołom nie zrobiłoby to wielkiej różnicy.
Są one zaprogramowane na zbieranie nektaru. Jeżeli mają wypełnioną całą przestrzeń tym nektarem, to biorą je jako zapasy. A duże zapasy miodu pszczela kolonia może wykorzystać podczas słabszego roku, czy dwóch, czy zimy. Rodziny dzikich pszczół dysponujące wielką przestrzenią, np. w dużej dziupli lub opuszczonym budynku, są w stanie zgromadzić ogromne zapasy miodu. Bywa, że pod ich ciężarem nawet obrywa się sufit. A pszczoły gromadzą miód z dwóch powodów. Po pierwsze, aby zapewnić sobie pożywienie na okres, kiedy nie kwitną kwiaty, na przykład w zimą, oraz podczas długich okresów suszy w obszarach tropikalnych. Po drugie, miód jest po to, żeby się wyroić, co jest jedynym sposobem utworzenia nowej kolonii. No bo jeżeli robotnice uznają, że nadszedł czas rojenia, to przygotowują komórkę dla królowej, czyli matki, a dotychczasowa matka składa do niej jajo. Larwa karmiona jest specjalnym pokarmem, dzięki czemu powstaje z niej królowa zdolna do składania jajeczek. Kiedy się wykluje, poprzednia królowa odlatuje wraz z połową robotnic i trutni. Najpierw jednak zjadają one mniej więcej połowę zgromadzonego miodu. Pszczelarze dobrze wiedzą, ile miodu mogą pochłonąć rojące się pszczoły i aż dziw, że są w stanie potem odlecieć. Aby zapobiec rojeniu, pszczelarze co tydzień otwierają ule i niszczą wszystkie komórki królowych. Jeśli tego nie zrobią, w ulu dojdzie do rojenia. Gdyby ludzie przestali całkowicie wybierać miód od pszczół, z czasem kolonie utrzymywane przez pszczelarzy zniknęłyby, a pozostałyby tylko te dzikie. Ograniczyłoby to zbiory wielu plonów, przy których produkcji korzysta się z zapylania kwiatów przez pszczoły, na przykład z jabłek, bądź śliwek, bądź gruszek. U mojego ojca w robocie się to często stosuje. Widzicie? Czy to mogła być wasza reklama? Oni to zobaczą i później będą mieli takie... Szymon, oglądałem ostatnio Park Jurajski i czy zrobisz jak pokonać, spadaj, i jego kontynuację. Tę historię dotyczącą wykorzystywania DNA uzyskanego z zawartości żołądków komarów zastygłych w bursztynie do tworzenia dinozaurów. Czy taki event mógłby się wydarzyć? Owady pojawiły się z roślinnością jakieś 480 milionów lat temu. I najwcześniejsze dowody na istnienie owadów pijących krew są znacznie późniejsze. Uważa się, że skamieniały komar odnaleziony w skale w Montanie pochodził sprzed 46 milionów lat. Inny pijący krew owad odkryty w Chinach żył 30 milionów lat temu. Wcześniej w okresie kredy, przypadającym od 142 do 64 milionów lat temu, to wtedy żył ten Tyrannosaurus Rex, jest wysoce prawdopodobne, że koegzystowały z takimi jakimiś komarami, znaczy z owadami krwiopijnymi. Jak ta mucha. Wniosek, że w ogóle owady żywiły się wtedy krwią, wynika z analizy treści ich układu pokarmowego. Znaleziono w nim chem zawierający żelazo, jeden z najważniejszych składników krwi, który przenosił tlen i nadaje kolor czerwonym krwinkom, erytrocytom. A w posiłku krwi znajdowały się głównie czerwone krwinki i trochę białych. U ssaków erytrocyty nie mają jądra zawierającego DNA. Czerwone krwinki wszystkich innych kręgowców mają jądro, a każde z nich mieści mały genom. Tak więc zawartość DNA w wypitej krwi dinozaura byłaby wyższa niż we krwi ssaka. Jednak wysoki stopień degradacji materiału kopalnego sprawił, że nie udało w nim się znaleźć żadnych krwinek w całości. Zarówno proces trawienia krwi, jak i fosfolizacja owada przyczyniła się do niemal całkowitego zniszczenia DNA. Dodatkowo okres połowicznego rozpadu DNA wynosi około 500 lat, dlatego łańcuchy po 1,5 miliona lat byłyby zbyt uszkodzone, jednak by stanowić nośnik jakiejkolwiek użytecznej informacji. W związku z tym odnalezienie kompletnego nieuszkodzonego genomu skamieniałości dinozaura lub owada, który żywił się krwią, jest wysoce nieprawdopodobne. Ale dobra, bo to było takie Q&A. Nie wiem. Takie biologiczne bardzo. Proponuję zrobić teraz fizyczne, w następnym tygodniu jakbyście chcieli, to zadawajcie pytania, wszystko o co chcielibyście wiedzieć, tego typu albo czegoś innego, ja zrobię biologiczne Q&A i tak będziemy robić raz na tydzień taki 5-minutowy film. Po wczorajszej orce intelektualnej to ja też muszę odpocząć, ja jestem człowiekiem.